Ja jestem stara babka, ale w tym stroju plażowym u mnie figurka taka jeszcze nienaganna. A ten strój plażowy to był taki skąpiutki, że ledwo mi zakryła te najważniejsze części. Tak. I on tak się przygląda, i się tak rozmarzył. I podszedł do mnie i mówi: wiesz pani co, czy byś zgodziła się na to co nieco, bo ja już dłużej nie mogę wytrzymać. A ja mówię: oczywiście, przecież mężczyźnie się nie odmawia. A ja bym też miała nie skorzystać z takiej okazji. No tak, ale był jeden problem, bo on się bał tą krowę puścić, żeby nie uciekła. Ale wpadł na taki pomysł i uwiązał tę krowę do swojej nogi. I ta już było wszystko w najlepszym, a ta krowa jak się zabrzyła, poleciała w te pyry, łodło kroczył tę radlinę kolanami w tych brązdach, a ta giwela prosto w tę radlinę w tych pyrkach. I mówię wam, ja krzyczę: Janek, Janek, obróć się na plecy, bo mi wyradlisz wszystkie pyrki. Dobry wieczór, teraz tak oficjalnie chciałem wszystkich powitać na tegorocznym pierzoku w Bibianie, pierzok nam się troszkę rozrósł na drożdżach. Chciałbym podziękować mieszkańcom mojego sołectwa, ale nie tylko, bo także mieszkańcom oszczędnej miejscowości, szczególnie panią za to, bo one są głównymi bohaterami tego wydarzenia, bo to one głównie drąbierze tutaj kultywują nasze tradycje, także panie mnóstwo czasu spędziły w kuchni, przygotowując pyszne potrawy, ale nie tylko, bo też panowie się w to włączyli. Dziękuję też panom, dziękuję strażakom za to, że pomogli chociażby w przygotowaniu tutaj sali, opału, żeby nam było ciepło, chociaż myślę, że i tak nam jest dzisiaj bardzo ciepło, także dziękuję tym wszystkim osobom, dziękuję Karolowi Kuciennikowi za to, że jest tu dzisiaj z nami i nas nagłaśnia, a także wczoraj był z nami pan Roman Ścisły, dzisiaj nie może być, coś by tam innego wypadło, także jemu też dziękuję. Dziękuję wszystkim zespołom i kabaretowi, grupom, które są z nami, czyli Jarzębinki już wystąpiły, zespołowi Tradycja, zespołowi Korzenie Wianki, zespołowi Staroszynianki i kabaretowi Nie umiem nic z Potworowa Marcinowa, także te wszystkie występy jeszcze przed nami można przygotować. Wydarzenie to jest nie tylko przygotowane przez sołectwo Bibiana, przez Porozumienie Kulturalno-Sportowe Orzeł Dziadowice w Podwarga, ale także wspólne i finansowane przez gminę Malanów i Starostwo Powiatowe w Turku, a także przez prywatnych sponsorów, o których jeszcze powiem. Za co dziękuję. Jeśli mowa o tak wielu szacownych gościach, także chyba przyszedł czas, żeby powitać gospodarzy tego terenu. Jest z nami starosta kurecki, pan Mariusz Senko. Są z nami wójtowie z małżonkami, pan wójt Sławomir Pręczyński oraz pan wójt Kapsus. Dzisiaj widziałem, jak pan wójt Kapsus pisał na Facebooku, że zawsze się dobrze czuje w Bibianie. Ja to nawet mam taką refleksję, że ja jako sołtys czuję się dobrze, jak gość na drugi dzień czuje się niedobrze, bo jak na drugi dzień czuje się niedobrze, to znaczy, że czuł się dobrze. Także nie wiem jak... Zamiast skaczać.
Panie Sołtysie, Szanowni Państwo, chciałbym tutaj bardzo serdecznie podziękować w imieniu swoim pani radnej Zosi Muszyńskiej, wszystkich radnych, którzy siedzą na sobie powiatu tureckiego za dzisiejsze zaproszenie. Powiat turecki w swoim obecnym haśle stawia na innowacje, nowoczesną technologię. Ale powiat turecki nie zapomina o tradycji i wspiera właśnie takie działania, które tutaj panie kultywują. Chcemy pokazywać te nasze zwyczaje lokalne. To, co panie robicie, jest bardzo ważne i bardzo to doceniamy. Deklarujemy, że będziemy wspierać tego rodzaju inicjatywy. Jeżeli pan sołtys, pan prezes tutaj będą dalej wnioskować, oczywiście finansowo również będziemy wspierać. Ja osobiście tutaj czuję duży sentyment do miejscowości Bibiana, bo pochodzę z miodowej miejscowości Piętno. I tak się składa, że w miejscowości Wielopole, Piętno, Bibiana i Smaszewo chodzili razem do szkoły Smaszewa. Więc dzień w dzień pokonywałem trasę właśnie przed Bibianem, jeżdżąc tak zwaną słynną bonanzą tutaj. Także trasę dobrze znam. Z Turku się idzie teraz całkiem dobrze tutaj do was na Bibianę, bo i droga lepsza, pozbawiona dziur, więc można szybko i sprawnie przejechać. A myślę, że ta atmosfera w tej miejscowości zawsze dobra była, jest dobra, więc życzę dalej zabawy i wielu dalszych sukcesów, panie sołtysie, panie prezesie, w dalszej organizacji tego rodzaju inicjatyw. Także bardzo dziękujemy na ręce pana prezesa i pani tutaj przede wszystkim, bo tutaj jeżeli pan prezes i pan sołtys przekażą, to oczywiście przekażemy na ręce pana sołtysa, a jeżeli nie, to na ręce pani tutaj. Szanowni Państwo, ja dołączam się z całego serca do tych słów, które powiedział pan starosta. Z tego, co mi wiadomo, organizacja czegoś takiego jak pierzot jest w skali kraju zupełnie unikatowa. Jeżeli państwo nie jesteście jedynym sołectwem, to co najwyżej są takie dwa. Czyli jest to to, o co warto zadbać, co jest istotne, żeby nie zaginęło i żeby ludzie mogli zobaczyć, jak tego typu obrzędy wyglądały i w ogóle o co chodzi, tak? Żeby nie było tutaj zupełnie pojęcie obce. Na ręce pana sołtysa i wszystkich osób, które z nim współpracowały po to, żeby dziś to spotkanie mogło się odbyć, serdeczne gratulacje, wyrazy uznania. I życzę wszystkim Państwu miłej zabawy. Stasiek, przyjdź do mnie.
mnie! Bo Hela wyjechała! No cześć, Zeniu! Co tam u ciebie słychać? Dawno, że my się nie widzieli. No co, przyjdziesz? No słuchaj, a Heli nie ma na pewno? Nie ma. Bo jak ostatnio byłem, to człowieku tak się wystraszyłem, przecież ganiałam. Pamiętasz, jak byłem. No dobra, jak mówisz, że nie będzie, to idę. Tylko żeby nie było. No cześć, Zeniówna, cześć. Cześć. Co to będzie mówić? Cieka, pozorność mnie nie wiedzieli. No wszystko u mnie dobrze, zdrowy jestem jeszcze, wiesz. No, siadę. Wszystko dobrze. Tak po jednym kierunku. No właśnie, tak wziąłem za sobą, bo mówię, na pewno nie masz. A to regionalno, regionalno. No może, no. Powiem. Mówisz sobie u ciebie, to może ty byś polił, nie? Polił, dobra, już ci będzie, podaję. Moje jest, jakby się zatruli, to będzie na mnie. Chodź tu, chodź. To co, cały, nie? No cały, bo tak rachko. A to powiedz mi teraz, kochaniutki, ta Hela to na pewno nie wróci. Nie. Nie. Wyjechała. Bo ciotka ma ostatnie godziny i chciała się widzieć z nią za żywota. No, no widzisz, ciotka to ciotka, nie ma żartów. Trzeba do ciotki jechać ją odwiedzić. No to być. Oj, Zenu, ale ty mi niespodziankę tu żeś... Znowu publiczne! Ale żeś mi tu niespodziankę, ci się Zenek załatwił, ho, ho, ho. A patrz, nie spodziewałem się tego. No pomyliła pani adres. My pieniędzy na głupoty nie wydaje. Zenek! Oj, Zenek! Moja Hela, nie poznajesz? Moja Hela? Zenek! Ale żeś tu nie robił. To nie może być! To nie może być! Zen, ja miałam salonę modlową, a specjalnie do ciebie. W jakim salonie? Salonie odnowy. To wszystkie nasze roślinności dało. Z miłości do ciebie. Zen! Ja wolę tamtą Helę. Zenuś, ja to się podoba, naprawdę ładnie jest, wiesz? Ja bym częściej to przychodził, aby tak Helka była. Zenuś, od jutra zacznijmy znowu oszczędzać. Nie podobał ci się? A mnie to się podoba. Ty mi niespodziankę zrobiła? Wszystkie oszczędności wydałaś w jeden dzień? Jak twój stan to odnowia, to nie nasze konto tyś odnowisz. Od jutra zaczniemy znowu oszczędzać. Ładnie, nie? Ładnie, ładnie. Ten już może bym się napili z tej okazji, co? No. Pochodź, szkercia wypijesz, wypijesz. Polisz, Karuni, też troszeczkę. Poli, poli. No mocno jest, o, mocno. Zenusz, to jutro do kościoła idziemy. Nie może być. Ja jeszcze z tobą w kościele pochodzę. Wszyscy będą godani, że tę nową babę sprowadzimy. Ale Zenusz, nie przesadzaj. Zobacz, jak ci wszyscy zazdroszczą, że taki stary, a taką młodą. Jeszcze ciebie chcę taką wolę! Z tobą się ja więc wystraiłam się ja więc umie jeździć na kombajnie, może Zenek na mnie wpadnie. Oj, panie, panie, no uspokój się, kobieto! Cicho, ten już mówiłem, że znowu się tak skończy, mówiłem, tak? No, mówiły! Co się tak jest?